Cześć, witam się z Wami w trzecim vlogu z Paryża i niestety to już jest ostatni vlog z tego miejsca, ponieważ za 3 dni jest Wigilia. Nie mogę w to kompletnie uwierzyć, bo dopiero były wakacje, a już będą święta. Ja święta kocham, także z jednej strony przykro, że wyjeżdżamy, bo Paryż jest piękny, a z drugiej strony święta z rodziną, to brzmi dużo lepiej. Także dzisiaj wyciskamy z tego dnia, co się da, chcemy zobaczyć jak najwięcej. Oczywiście tyle, na ile pozwoli nam czas. Także widzimy się już na dole. Ostatnie spojrzenie na ten przepiękny widoczek. Szkoda, że nie mamy takiego na co dzień, ale my też mamy ładny. I w Polsce, i w Holandii. Najpierw lecimy pod wieżę Eiffla i zastanawiam się, bo wzięłam tam butsy, czy iść w tych, bo mi w nich wygodnie, ale będziemy mało chodzić. Czy właśnie nakładać mumbucy. Fajnie by było je wykorzystać chociaż raz na tym wyjeździe. Będę tęsknić za tym widokiem. Jest przepiękno. I dopiero dzisiaj dostałam maila, że jak chcemy pokój z widokiem na wieżę Eiffla, to musimy dopłacić 30 euro za noc. Także no nie powiem. Może się zastanowimy nad tym kolejnym razem, bo ten hotel jest w naprawdę fajnej lokalizacji i jak będziemy przyjeżdżać do Paryża, to już raczej zostaniemy przy nim. Jakby ktoś pytał o pogodę w Paryżu, to jest przepiękna. Ale nam to nie przeszkadza, nie? Nasza ulubiona. No, my się cieszymy z tego, że w Londynie była piękna, naprawdę były przepiękne 3 dni i na tym nam zależało. I jesteśmy pod piękną wieżą, tym razem w dzień. I poprzednim razem robiliśmy zdjęcia tutaj. Ale teraz tutaj ktoś ma swój wypoczynek. A są to gołębie, to chyba jakaś impreza gołębi, bo ich jest tutaj setka, jak nie więcej. Przyszły podziwiać żelazną damę. I co? Przyjechaliśmy w grudniu i taka sama pogoda jak pod koniec września, tylko że zimniej. Też było to wszędzie. Przynajmniej remontu wieży nie ma, nie? No tym tak, razem. Przynajmniej ją widać normalnie. I w pierwszym dniu chyba mówiłam, nie pamiętam czy mówiłam, ale wydaje mi się, że tak, że planujemy wejść na wieżę Eiffla. Ale skoro na Łuku Triumfalnym byliśmy w dzień, było jasno, to teraz na wieżę chcieliśmy wejść, gdy będzie ciemno, żeby zobaczyć też ten Paryż w nocy z góry. No i wczoraj po Disneylandzie się nie wyrobiliśmy, a dzisiaj no, planujemy wyjechać zanim się ściemni. Także pomyśleliśmy, że po prostu wieża nie ucieknie, mamy nadzieję, i kolejnym razem na nią wejdziemy. Jedziemy właśnie na pola elizejskie i patrzcie jakie piękne ozdoby, takie duże bańki. Przyjechaliśmy na pola elizejskie, tutaj są przepiękne ozdoby ponoć każdego roku i są sklepy od najtańszych po najdroższe, także zobaczymy, szczególnie interesują mnie sklepy tych takich prestiżowych marek, bo wiem, że oni zawsze szaleją z tymi ozdobami. A ja kocham święta, więc wiadomo, ucieszą mnie na pewno wszystkie ozdoby. I tutaj na samym początku mamy już Diora, tylko ja właśnie nie wiem, czy to jest już ta główna ozdoba, bo wydaje mi się, że nie ma jeszcze jeden sklep gdzieś tam dalej, daleko. Ewentualnie to jest Chanel i się mylę, ale to chyba był Dior, bo wtedy się z Przemkiem dziwiliśmy właśnie, że mają dwa sklepy. Na drugą stronę ulicy już nie będziemy przechodzić, bo bardziej interesuje nas ta strona. Ale pokażę Wam, jaką przepiękną ozdobę ma Swarovski. Tutaj widzę, że McDonald's też bardzo ładnie sobie ozdobił. I te drzewka czerwone dodają mega klimatu moim zdaniem. A tam mamy sklep Cartier i mi osobiście ich ozdoba w Londynie podobała się o wiele bardziej. Tam był taki wielki czerwony balon. Ale to, co ja Wam teraz pokażę, mnie zaskoczyło najbardziej. Louis stał się jedną wielką torebką. A w sumie to kuferkiem. Nie wiem, czy to na czas świąt, ale wiem, że tamtym razem, gdy tu byliśmy w zeszłym roku we wrześniu, to nie było takiego czegoś. To nawet nie tyle, co sklep, bo sklep jest tutaj, ale oni chyba sobie wynajęli osobny budynek, żeby po prostu zrobić swoją ozdobę. Boy, you are bad, boy, you are bad for me. But I don't care enough to make you my enemy. Powiem Wam, że ten rytuał co nas zaskoczył w tym roku. W Amsterdamie takie wow, tutaj tak samo, bardzo ładnie. Ja w tych butach przeszłam już chyba wszystko. Śnieg, grat, błoto, deszcz. Nie w tych, tylko ogólnie w butach, no bo te oczywiście są nowe, jak wiecie, z vlogmasów. Ale
Nic mi się nigdy nie stało, a teraz zabija mnie prawie taka dziura, dosłownie tylko metalowa. Też ja się w ostatnim momencie, nie wiem, równowagi złapałam, bo chyba bym wszystkie zęby straciło. Znacie ten moment, jak się poślizgniecie i tylko się rozglądacie dookoła, czy nikt tego nie widział? To byłam ja. Naprawdę mnie te sklepy zawiodły w tym roku. Całe życie się ogląda, przepiękne ozdoby w Londynie, w Paryżu. My przyjeżdżamy i co? Nic nie ma. O, chociaż wieża Eiffla widać z daleka. No weźcie, przecież już nawet hotel jest ładniej ozdobiony niż Gucci. Gdzie są jakiekolwiek ozdoby? Halo? Co ci się bardziej podoba? No chyba ten motyl. Mi też. Choinki Chanel są ładne, ale to nie jest to. No patrzcie tylko jak to wygląda. Cudowne. Przyszliśmy teraz na takie miejsce, gdzie jest widoczna wieża Eiffla. I to jest jedno z takich popularniejszych miejsc, gdzie można sobie zrobić piękne zdjęcie z wieżą. I ja słyszałam, że tutaj są często kolejki, po 50 osób nawet, a tutaj nie ma nikogo, ale szczęście. Pięknie ją widać, zdjęcia na pewno też wychodzą śliczne, bo widziałam nieraz zresztą. Mam nadzieję, że to jest to miejsce, ale powiem wam, że na mapach podobno wystarczy wpisać jego nazwę i wyskakuje, a to nieprawda. Nie da się tego znaleźć, także jechaliśmy i zupełnym przypadkiem po prostu ją znaleźliśmy, więc bardzo się cieszę. To chyba nie jest jednak ta uliczka, bo im dłużej na nią patrzę, na tą wieżę, to tam wieża jest bardziej z lewej, ale najważniejsze, że nie ma ludzi. Jest też ogrodzona, więc raczej jest takim dosyć znanym miejscem i jest piękny widok. Patrzcie, chyba mieliśmy ogromne szczęście, bo tam jeszcze panie zbierają, nie? 5 minut później i byśmy musieli czekać w kolejce. Jakby ktoś pytał, to Przemek po prostu dzisiaj się źle czuje, dlatego go nie ma zbytnio w filmie. Także też wieża Eiffla odpuściliśmy poniekąd ze względu na zdrowie, no bo tam też by nas sporo, myślę, wywiało. Nie dość, że ogólnie jest zimno, jest słaba pogoda, to jeszcze wiecie, tam jest wysoko, tam jest naprawdę mocny wiatr. Ja słyszałam, że w lecie jest źle, co mówić w zimie. No i też mieliśmy iść do ogrodów luksemburskich, ale raczej sobie je odpuścimy, nie? Bo też jest dosyć brzydko. No i deszcz pada przede wszystkim. Było to pewnie wszędzie jest. No szkoda, ale byliśmy w lecie, było przepięknie i może taki obraz ogrodów sobie zostawmy w głowie, bo wtedy było pięknie, zielono, kwiaty, a teraz nie wiadomo jakby było. No i jedziemy jeszcze do Lafayette. Także zobaczymy tą piękną choinkę. W drodze do galerii Lafayette mijamy taki plac. On jest tuż obok Louvru. I mieliśmy tutaj przyjść poprzednim razem, ale też był jakiś mały remont obok fontanny, a dzisiaj jest remont prawie całego placu. Ale pokażę wam tak, bo jest naprawdę ładny. Tutaj mamy jeszcze posąg. Bardzo ładne miejsce, fajna fontanna i to jest chyba ta fontanna z filmu Diabeł ubiera się u Prady. Tak mi się wydaje, że to jest to miejsce. Galeria Lafayette prezentuje się już pięknie z zewnątrz, jest wszędzie ozdobiona. Zobaczymy, co będzie w środku, bo podobno jest bomba. Co idziemy zobaczyć? Choinkę w galerii. Będzie fajna i wyjątkowa. Co roku jest inna. Ładna, nie? No niby spoko, ale jakoś tak dziwnie wygląda. No trochę dziwne, taka wyjątkowa. Na początku jak widziałam tą choinkę po raz pierwszy gdzieś na internecie, to powiem szczerze, że mi się nie podobała i dziwiłam się, czemu zrobili coś takiego, skoro to nie jest choinka tak naprawdę. Bo wiecie, co roku były takie zwykłe choinki, zwyczajne, po prostu jak prawdziwa żywa choinka. A ta jest inna, wyróżniająca się, ale na żywo to się wszystko tak pięknie błyszczy i uważam, że daje to
takiego klimatu, także fajnie to wygląda i zawsze coś innego. A tutaj na ulicy w centrum miasta pan sprzedaje sobie choinki. Są zielone i taka przepiękna ze sztucznym śniegiem. Filmik z Paryża się urwał w tamtym momencie. Później staliśmy już tylko 2 godziny w korkach i nie pożegnałam się, bo myślałam, że może jeszcze włączę w to Berlin, bo wiedziałam, że już do Berlina na pewno długo nie pojedziemy. Także nie ma sensu robić z tego vloga. Ale powiem wam, że jak przejeżdżaliśmy obok Berlina, to pogoda była taka paskudna, tak lało, także nie było w ogóle sensu tam wyjeżdżać, plus dodatkowo było już ciemno. Była chyba godzinka 17, 18. No nie było sensu, bo my chcieliśmy załatwić 3 rzeczy w Berlinie i zależało nam, żeby jednak było jeszcze chociaż przez chwilę jasno. Także jesteśmy w Zamościu i chciałam właśnie poruszyć jeden temat, w sumie 2, opowiedzieć, co się wydarzyło właśnie, jak byliśmy w Disneylandzie już pod koniec, jak wracaliśmy. Tylko nie chciałam tego mówić na filmie z Disneylandu, żeby po prostu mieć fajne wspomnienia. Pierwsza rzecz, jak wychodziliśmy już z Disneylandu, były piękne fajerwerki, magicznie. No, jest pusia, słychać pusia. Były piękne fajerwerki, było magicznie, wszyscy już zaczęli w stronę wyjścia po zakończonym pokazie fajerwerek. I nagle, słuchajcie, dla mnie to był szok. Jakieś 2 dziewczynki małe, takie nie wiem, 3 lata, 6 lat maksymalnie, stały z rodzicami przy jakichś pączkach i ta matka, bo mamą ją nazwać na pewno nie można, nawet myślę, że matka to jest duże słowo na nią, wzięła to dziecko, to 3-letnia malusia i zaczęła je bić po twarzy, po głowie, z całej siły, pięściami, drzeć się na nie po swoim języku. Dla mnie to jest niepojęte, tacy ludzie nie powinni w ogóle mieć praw do życia, o co mówić do dzieci. To jest po prostu straszne. I to jest malutki człowiek, który nie może się bronić. Także no to dla mnie było okropne, że szło tyle ludzi i nikt nawet nie zareagował. Po prostu ja żałuję, naprawdę żałuję, bo ja jeszcze 30 minut przed chyba, tak? Coś takiego nagrywałam? Mhm. I wyłączyłam kamerę. Ja bym to puściła po prostu chyba w świat. To było tak okropne zachowanie, przecież to dziecko, mi się go zrobiło tak szkoda, ta dziewczynka się tak popatrzyła, taka wiecie, dla mnie było to strasznie przykre, bo ja o Disneylandzie marzyłam od dziecka i jak ja widziałam, ile dzieci tam idzie z rodzicami na rękach, takich nie wiem, nawet 8-letnich, jak ci rodzice je przytulają, kupują jakieś zabawki, spędzają z nimi czas, bawią się, a ta dziewczynka patrzyła na to i ją mama pobiła przy ludziach, rozumiecie to? I zniszczyła jej dzień w Disneylandzie, który może był jej marzeniem. I ta dziewczynka nie miała jak się obronić, a wszyscy na to patrzyli. To było straszne upokorzenie dziecka moim zdaniem. A druga kwestia to już w ogóle... No... To było przerażające. Pojechaliśmy metrem. Tym razem wracaliśmy już z Disneylandu pod Łuk Triumfalny i tam była przesiadka, w sumie na tym samym przystanku. No i rozumiecie to, że my sobie wracamy. Zostały nam 3 albo 4 przystanki już pod hotel. I nagle gdzieś tam się zatrzymało to metro na przystanku, na kolejnej stacji. I nagle słyszymy taki pisk. Ja się patrzę, a tam dziewczyna w drzwiach przetrząśnie, bo z jakimś futrem, to futro tylko tam zostało w tych drzwiach. I wiecie, ja zrozumiałam dopiero chyba po jednym dniu, że ona piszczała, bo ona się po prostu bała, że to metro ruszy i ona to będzie przetrząśnięta. Ale ona wyskoczyła z tego metra, jej przyjaciółka za nią, zaczęła jakiegoś chłopaka bić po twarzy, po głowie gdzieś, coś się drzeć. Ja w ogóle, ja usłyszałam tylko ten pisk. Przemek zrozumiał, co one tam krzyczały. Bo się wsłuchał, a ja po prostu, wiecie, już stres pełno. I tam chłopakowie okulary spadły. Ja myślałam, że to jest jej chłopak, że wiecie, że on ją przetrzasnął niechcący w tych drzwiach, że ona go tak zaczęła bić przez to. A on jej ukradł telefon. 4 facetów, takich dużych, starszych, naprawdę wyszło z naszego przedziału za nim, za tym chłopakiem. Zaczęli się kłócić, że on ma jej oddać ten telefon. Później, wiecie, nagle 100 osób się tam wzięło dookoła tej trójki. Wszyscy z innych przedziałów wyszli, tam ludzie się patrzą naprzeciwko, wiecie, którzy czekają na inne metro, które jedzie w drugą stronę. Te dziewczyny się z nim kłócą, gdzieś tam się biją, że on ma jej oddać telefon. On mówi, że to jest jego telefon, ja nie wiem, policja przyjechała, wszyscy. Tam facet, który w ogóle jakimś ochroniarzem był w tym metrze czy kimś, on zaczął chodzić, kłócić się z jakimś panem. Ten pan mówił, że on wraca już do domu, że on z pracy, że on w ogóle, co to ma być, że całe metro stoi. My tam staliśmy chyba z 5 albo 10 minut, ten czas w ogóle nie upływał. I oni się tam kłócili, wszyscy 100 osób dookoła. I nie wiadomo, jak to się skończyło w końcu, ale powiem wam tak. Ja zawsze słyszałam, że w paryskich metrach kradną. Bardzo. Bardzo wiele historii takich słyszałam, ale jak ja to zobaczyłam na własne oczy, to że jak to był mój telefon, to ja nie chcę mówić, co tam by się zadziało, bo dla mnie telefon to jest rzecz święta. Nie ze względu na telefon, bo to nie jest problem. Ja sobie pójdę do sklepu i kupię drugi.
mimo że wydam pieniądze drugi raz, ale to by mnie nie bolało, bo bolałyby mnie wspomnienia. Szczególnie takie wspomnienia, jak wszystkie filmy i zdjęcia z Londynu, z Paryża. No i nasze ogólnie prywatne z całego życia, czy z nasze, czy z rodziną, czy samotne jakieś, no to są wspomnienia jednak. Więc rozumiem tą dziewczynę, ale ja naprawdę myślałam, że on mi po prostu zrobił krzywdę, że oni się gdzieś wrzucą zaraz na te tory. Tam po prostu to, co się tam zadziało, to było jak z filmu. Także jak gdzieś jedziecie, metrem, gdziekolwiek, to trzymajcie swoje rzeczy. My już potem jeszcze mocniej trzymaliśmy te telefony. Uważajcie na ludzi, bo jest pełno bezdomnych w metrach. No i ogólnie, no, nie bijcie się przy torach, bo to się może naprawdę źle skończyć. Ale mam nadzieję, że ta dziewczyna odzyskała swój telefon, bo wyobrażam sobie, jaki to musiał być ból. No, także taka historia na koniec z Paryża. Nam na szczęście się nic nie stało, wszystko było w porządku. No już jesteśmy w Polsce. Berlin będzie kiedyś. Nic się nie stało, to tylko, wiecie, jarmark. I tak byśmy tam pojechali pewnie na 2 godzinki maksymalnie. Ja kończę i kolejne vlogi już będą po prostu z Polski. Pa!